Cześć i czołem, kluski z rosołem. Albo bez. Dzień dobry, przepraszam za nią. Za siebie przepraszam, ja się nie wstydzę tak witać. Dobra. Ja się wstydzę za nas oboje. Dobra, cicho bądź. Przyjechaliśmy dzisiaj na Zadupie, jak widzicie, jesteśmy w lesie. Spotkaliśmy już pierwszych sąsiadów, których nigdy w życiu nie widzieliśmy. I pani sąsiadka przywiozła nam kwiatki. To była dzisiaj druga z najlepszych rzeczy, która mnie spotkała, bo pierwsza, pochwalę się, jest kwiecień. Kwiecień jest miesiącem moich urodzin i od początku kwietnia dostaję już prezenty, jak widać. I Adrian kupił mi różowy nóż. No, dobrze, już. Trochę jakbym miała... No, nie powiem co. Dobra. Co dostaliśmy? Albo nie, najpierw nie. Co kupiliśmy? Ja żem sobie kupił szparagi, które już występowały na szorcie chyba. To jest drugie pokolenie słonecznika z Zadupia. Będziemy dzisiaj wtykać. Szparagi tym razem żywe już wyłażą. Nie te suszki z Holandii, co ostatnio. Jak będą ładne i w ogóle, to napiszę z jakiej to hodowli. Od jakiegoś tam rolnika. Mają paszport i instrukcję i w ogóle. No, to... Teraz ty mów. To oprócz tego kupiliśmy jeszcze wczoraj w pewnym dyskoncie krzewuszkę cudowną. Tamaryszek. Forsycję kolejną do kolekcji. Tutaj kupiliśmy pięciornik. A te mrówki skąd? Nie wiem. Może z tego. Tu jest żółty, pomarańczowy i żółty. I budleję Dawida białą. Były inne kolory, ale wybraliśmy białą. To nie do końca są te rośliny, które były na tej liście i w waszych propozycjach, ale była promka 2 plus 1 za grosz, także wzięliśmy to, było. Tak, ale to na pewno jeszcze nie koniec. I raczej ich braknie. No. One pójdą tam naprzód dzisiaj. Tak. No i oprócz tego pani sąsiadka miała przywieźć tylko dwie rzeczy, a przywiozła 10. Także przywiozła ten złocień japoński. Tutaj dwie takie sadzonki, dosyć duże. Wydaje mi się, że jeżówkę tu. Pochowała to w ogóle, to jakby wiecie, nie? Jakbyśmy mieli szukać sami i w ogóle. Znaczy poszukaliśmy w sumie. Wydaje mi się, że irysy, choć nie jestem do końca pewna, ale myślę, że to są irysy. Po liściach i po dole to chyba irysy. Tutaj dała podpisaną karteczkę, widzę, że to jest rudbeckia. Czyli dostaliśmy też rudbeckię. Prawdopodobnie na 99% tu są konwalie. I tutaj coś jest, nie wiem co. To jest krzak jakiś. I to wsadzimy chyba też do krzaków, co? Konwalie czy te? Wydaje mi się, że to są konwalie. Szafirki nie mają takich liści. Konwalie mają takie? No, pewnie masz rację, tak. To coś takiego. To jak czosnek wygląda, niedźwiedziny. Ja się chuja znam, jak zwykle. To będą konwalie. To wsadzimy tam, gdzie wsadziłam to od mamy potem. I to chyba wszystko. Tu jest jakiś krzak, ale nie wiem, nie ma tu chyba kartki w środku. Jak będzie, to ten. Jak będzie, to wam powiemy, co to. Ale to też raczej tam pod płot damy. No, także tak to wygląda. Pokażę wam zaraz, jak kwitną tulipany. Tym razem rozkwitły żółte i jednak są fioletowe. Wygląda, no to będziesz gadać, jak jeszcze pokażesz. Ładniej niż wyglądało. Cięcie. Adrian. Będziesz pokazywać, to będziesz mówić. Tulipany i szafirki po tygodniu, runda numer 2. W zeszłym tygodniu jeszcze były tylko te czerwone, jeden żółty właściwie się rozwinął, a teraz jak widzicie jest pełno żółtych i trochę tych fioletowych. Tu jeden na przykład jest taki mocno rozwinięty. No i tam jest też parę. Wygląda to, powiem wam, pięknie i chyba będę na jesień dosadzać kolejne. Tu jeszcze wam pokażę, jeżówka wyszła. O, tu w tym miejscu jest jeżówka i też duża już bardzo, także super. Ona przecież miała liczne przeboje, bo kret ją z 3 razy wykopał, no nie? No, także
tak się to prezentuje. Pchód lasu, konwalie powychodziły, widzimy, ale ktoś je wykopał. Odkopał. Tu było ich więcej. I właściwie chyba zostały tylko te. Nie wiem, gdzie są inne. Tam jeszcze w tamtą stronę siedzi. Tak, chyba. O, tu ktoś się zeżarł, widzicie? Patrzcie to. Wydaje mi się w ogóle, nie wiem, czy też masz takie wrażenie, ale że więcej zwierząt tu przychodzi, bez więcej takich właśnie miejsc, jakby do leżenia miały uszykowane albo coś. I tam było, jak szłam, też tak samo. Nie wiem, o co chodzi. Ale głęboko wpadłam. Idę tu zobaczyć jeszcze. Tu jest tak pięknie. Akcja ratunkowa musi tu przyjść. Ugrzęzłam jednym butem, jednym jeszcze nie. Idzie tam. Nie, weź ten od tej jabłonki, kij. O. Mój wybawco! No ja nie wiem, czy ja tam dojdę, to chyba bez starości. Po chuj iść naokoło. W tym miejscu zwykle jest hamak. Tutaj, jak widzicie, się zbiera woda, więc będziemy tu kopać bajorko, takie mniejsze. A tu iryski jeden. Jedna kępka i druga kępka. I mam nadzieję, że tu im będzie dobrze. Także jedna rzecz posadzona. Tutaj miejsce na ognisku też jest zalane. Tu ogólnie kalosze zostają znowu. Ja i nie wiem, mam dzisiaj szczęście coś do tego. Co dziś szef kuchni serwuje na obiad w zadupiowej kuchni? Szefie? To znaczy co? Pierożki, gejoza z warzywami. Jak to napisali? Nie, do mnie z buku. Gejoza z warzywami. Robisz ten. Lokowanie produktu. Lokowanie to jest wtedy, jakby mi ktoś za to zapłacił, a mi nikt nie płaci. A mogliby nam płacić w sumie z tego sklepu. Czuję się oszukany? Bo myśleliśmy, że była dobra promka z tymi krzakami, a Martyny tata pojechał dzisiaj na targi. Okazało się, że bez łachy po 7 zł są forsycje. Idźcie do sklepu i zawsze was okradną. Normalnie, ej, tam jakiś latawiec zbiega ziemię pod błokiem. Czemu tak? Buduje gniazdo. O, Adrian zniknął, widzicie? O, pojawił się z powrotem. Gaś to, będziemy przeżuwać. A co tu się odbywa? Nic. Adrian odbija swą kupę i składa do wody. Fajnie by było, jakby Adrian z Martynką to odbijał. Już idę. Już mówisz słowo i jestem. Widzisz? Jeszcze się wyrzuca. Już to się wyrżnie. A to obojętnie? Chcesz mieć na przykład... Wszystko będziesz miał żółty, koło żółtego. No, a skąd kto powiedział, że ja to wyjmę z tego wiaderka w tej samej kolejności? Nie wiem. Zapamiętaj tylko, że to była forsycja, to jedno inne i żebyśmy nie posadzili forsycji obok forsycji, już. Ale oni to zawijają, ja cię pieprzę. W sumie to jestem ciekawa tej, jak to będzie wyglądać ta przewózka cudowna. Ładnie wygląda na zdjęciu. Czujesz? Ale coś zapachniało. Ciekawe, która. No, budzę ja nawet w gonistce. To jest dla motylków. Ona była droższa niż ta cała reszta. Może dlatego jest w doniczce. Dzień dobry. Dzień doberek. Doberek dzień.
Kim ty jesteś, co? Powiedz nam. Jak masz na imię? Lucyna? One są, zielone są mężczyzny, czy? Kolorowe to są samce. No, to Lucyna. Patrz, widziałeś Lucynkę? Tak, to jest samiczka. Śliczna. A to coś ma kwiaty, będzie miał kwiaty. Takie różowe, bo widzę, że się otwierają już powoli. W sensie, pewnie jutro się jeszcze nie otworzą. Ale wkrótce. Czyli tak, teraz mamy jedną śnieguliczkę, forsycję, drugą śnieguliczkę i teraz coś z tych krzaków tam będzie Adrian wsadzał. Co kupiliśmy. Nie chcemy tylko, żeby forsycja była obok forsycji. A cała reszta jest obojętna. Tak? No musi być obojętnie, bo ja nie zapamiętam, który jest który. No. Ja wiemy, która to jest ta budleja, bo ona była inaczej zapakowana, co się do niej chcemy. Adrian poszedł po więcej ziemi, a ja teraz zabrałam te irysy od sąsiadki i idę je wsadzić. Chyba tam stąd widać to miejsce. No widać, tam gdzie hamak był. To wiecie, to jest tam gdzieś tam przy tamtych drzewach i tam jest też mokro, więc będzie im tam dobrze. A Adrian jest tam. Widać go? Widać, trochę się rusza za szopką i tam bierze ziemię. Czy ktoś wie, co to może być? W środku było wyłożone drewnem, z którego już prawie nic nie zostało. I w sumie więcej kawałków nie ma. Taka ruła z kołnierzem. I tu ma taki otwór. Tu coś jest, ale nie wiem co. I załóżmy, że miała warstwę drewna w środku. Albo to był jakiś słup. Ale od czego słup tutaj? No nie wiem, bynajmniej znalazłem takie jedno tutaj. O, coś. Sąsiadka mówiła, że tu gruz wywalali, nie? Ale to nie wiem, skąd by to mogło być. No to było tu przy drodze, więc mogło się zawieruszyć w tym gruzie w sumie. O, to nikt tego nie widział. Taka mała rzecz. Ile już posadziłeś krzaczków? Dwa? Adrian posadził dwa krzaczki w międzyczasie. Musiał sobie nawieźć ziemi. A ja teraz was zabieram ze sobą. Okej, tu do grządki mogiłowej, żartuję, do tej pięknej grządki bylinowej wkładam jedną rudbekię, a druga pójdzie tam za foliak, to zaraz pójdziecie ze mną, to wam pokażę, gdzie. No, a ja w czasie, kiedy Adrian tam dubał, to dubałam tutaj, wyłożyłam kartonami wzdłuż płotu. Z tej strony numer 2 i tutaj chcę wsadzić rudbekię, tam na samym końcu rośnie peonia, teraz rudbekia i jeszcze jeżówka, tam sąsiadka dała dosyć dużo, więc ją odkopię i wsadzę tu, zaraz to zaściółkuję, tak posadzę i taka robota na dzisiaj, tylko potrzebuję łopaty. Adrian mi dał pękniętą łopatę, oszczegół mnie. Mam nadzieję, że się nie złamie. A tam, gdzie to kretowisko? Będzie stał mój bar, czy co tam stoi. Biorę tu od kreta i tak sobie myślę, że fajnie takich ludzi mieć wokół siebie, co przynoszą radość. My jej nie prosiliśmy, żeby ona cokolwiek przyniosła, a przyniosła i to z nawiązką. Więc to jest takie fajne, patrzę na Adriana, Adrian patrzy na mnie i pewnie zastanawia się, o czym ja pieprzę. Natomiast wiecie co? Myślę sobie, że w dzisiejszych czasach to takie małe gesty są fajne, no. Że ktoś wam przyniesie coś w prezencie.
I to jest takie miłe i fajnie, że ludzie tak. Uwaga, na co idzie? Co ty mi tu ryjesz? No bo mogę. To ryję. Jestem w końcu dzikiem. I pamiętajcie, że fajnie jest się dzielić. I fajnie jest być kolorowym. I fajnie jest mieć kolorową duszę. No co? Nie? Ja wiem, że ty masz czarną. O, ale wielka ta dzidzownica. Tu idzie ukryta. No dobra, możesz to tak zostawić, a mogłabyś to wnosić na kompost. Pa, pa, pa. Ty tutaj dziurę zrobiłaś? Gdzie? Tu? Tam było kretowisko. Ja tylko pożyczyłam. Ja pierdolę. Będzie beka, jak się tu kostkę skręcisz. Nie wiem, czy to zasypać. No zasypię, no zaraz, jego. Wiedziałem, że coś robisz. Nie bądź dziaders, nie męcz. Ze sztuką budowlaną. Ciesz się życiem. Bądź szczęśliwy. Panuś. Co? No. No bądź. Ciesz się tym, że jesteś na słońcu. Ja się ucieszę, jak się tam wywrócisz na tej dziurze. No, ale to miłe. Ja nie jestem miły. Wszyscy wiemy, że nie jesteś miły. Zaraz ją podleję. O, widzicie? Ja to wrzucę kretowi w dziurę, żeby nie było, że się wywalę zaraz na tym. No i udeptane i nie widać. Tu i tak jest tak mokro, że się zapadam. O i widzicie? Przyszedł ten, co psuje dobry czas i w ogóle. Jak on był, taki mem był. No, rudbeckia posadzona, muszę ją podlać. Bo wygląda marnie. Idę więc po wodę. Zmiana planów jeszcze nastąpiła. Koło rudbeki wyląduje ta kępa jeżówki. Nie, zabieram jej do miejskiego ogródka. Tam najwyżej sobie kupię. Albo odkopię stąd potem, chociaż Adrian mówi, że mam zakaz. No, także idę. Użyję po raz pierwszy mojego pięknego różowego noża, który się nie chce wyostrzyć. No dobra, idę. Dziękuję bardzo, proszę ludzi, brawo, rabata skończona na razie. Potem wiadomo, to jeszcze coś będzie więcej, ale muszę pomyśleć, co? Na razie tylko cegły pokładę. To aż trzy będą do wyjebania. Obczajka sadu. Mówię, że obczajka sadu. A co ty już nagrywasz? Ja tu robię materiał, dokument. Przez dzień drugi operacji na zadupiu. I będziemy sadzić szparagi, bo wczoraj się zeszło z tymi krzokami. Cięcie. Boże, jak to jest pięknie dzisiaj. Słyszysz? Cięcie. A plan jest na dzisiaj taki, żeby uprzątnąć tą kupę kartonów. W tym miejscu będą szparagi, które musimy dzisiaj posadzić. Więc Adrian zaraz będzie tu kopał. Ja już mam uszykowane stanowisko do przesiewania ziemi tu w wózku, a on tam jeszcze rozkłada kartony do końca tej ścieżki i mam jeszcze kilka krzaczków od sąsiadki do posadzenia. A my tu znów ta sama śpiewka, nie? Przesiewanie, przesiewanie. I robienie.
Dzień 555 na Zadupiu. Jak moda na sukces. Uuu! Czy z tych zeszłorocznych szparagów coś wyszło? Nic, nie? Nie. Czyli holenderskie szparagi można sobie wsadzić gdzieś, wiadomo gdzie. Grządka skończona. Dosypaliśmy ziemi tej tu, co przesiewaliśmy, i tam, gdzie słoma, to pierwsza roślina, pierwsza bylina została wsadzona, czyli ta rudbeckia, którą przywiozła sąsiadka. Jedna, druga jest tam za foliakiem, a trzecią zabieramy do miejskiego ogródka. I tam zupełnie z przodu posadziłam mak, chabry i byliny. Nie, i kosmosy. Wiem, że to nie byliny, ale chciałam je tu wysiać i tu przynajmniej wyjdą, a nie tak jakbym gdziekolwiek je wysiała, więc super. W górze nie ma. No. Adrian wkłada pierwszego szparaga do ziemi. Najpierw muszę go znaleźć. Najpierw musi go znaleźć w wiadrze. Mamy nowe zwierzątko na Zadupiu. Ma na imię Izabela i jest myszą. Dobrze, że jej nie nazwaliśmy mysza. I tam ją, tam ma nowy domek swój. Gdzie ta kupa? Tam. O, tam. I co? Znalazłeś coś? Nie. Przez noc szparagi zostały zjedzone. I robimy je... A! Już komary żrą. No mówię ci, coś żre, bo mnie też po plecach czułam. Dobra, przesiej mi to, muszę mieć ziemię, żeby go posadzić. Dobrze, muszę mówić do naszej widowni, pokaż, co kupiłeś. Tym razem kupiłem szparagi, które wyglądają na żywe, nie tak jak ostatnio suszki. Ale dupa. Chyba powinienem zasypać jeszcze bardziej. Ale na razie zostawimy tak. Powiem wam tak, idziemy jak burza. Sadzimy czwartą karpę z 30. Jest moc. Znaczy właściwie to Adrian sadzi, ja przesiewam. Przesitkowuję. Ty, one już urosły przez noc w tym wiadrze. Prawda? Mhm. Tak. Tu jest jeden inny jeszcze. Zielony, albo ten taki fioletowy. Miałeś tam, przecież posadziłeś już takiego jednego. Będziesz mi dawać tą ziemię? Jak mam ci ją dawać? Ale by się teraz posiedziało i książkę poczytało. I tak jeszcze jutro i pojutrze. To jakieś gwiazdy poczytało. A tu każą robić. No. Nieludzkie. Nieludzkie. Prace postępują. Słońce zaszło, więc komary żrą. Jak porąbane. Robimy drugi rząd. Czy nam się podoba, czy nie, to jest efekt końcowy na dziś. Dwa rzędy szparagów i wielki burdel. Reszta szparagów zostaje w wiadrze z ziemią, z nadzieją, że przetrwają kolejne dwa dni, zanim się tu zjawię i dokończę, bo dzisiaj musimy spełnić swój obywatelski obowiązek. Są rzeczy ważne i ważniejsze i mniej ważne. Tak był tu burdel, więc dużej różnicy nie ma, także pakujemy manele i spadamy. I tak. Menele. I menele.
Ja biorę część tulipanów, część zostaje. Przywieziesz mi, Adrian, je. Jak będziesz wracał. Zobaczymy. I trzymajcie się. Jeżeli ciepło. Ktoś chce zobaczyć bardziej merytoryczny film o tym, jak sadziłem szparagi rok temu, znaczy suszki szparagów, to będzie on gdzieś tutaj. I to tyle. Pa. Do widzenia. Powiem wam, że dzisiaj to jest szał z tymi ptakami.